Żałujesz odejścia z SOC, Garusie? Walka ze zbuntowanym widmem. Ogromne wyzwanie i brak zasad, które musiałbym łamać? SOC się chowa. Cieszę się niezmiernie, że groźba wyniszczenia galaktyki wpłynęła pozytywnie na twoją karierę. Komandorze Shepard? Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza. Szukam afer korupcyjnych, w które zamieszani są urzędnicy Cytadeli. Niedawno zlikwidowaliście niejakiego pięść z bliżej nieznanej zorganizowanej grupy przestępczej. Może w jego biurze znalazły się jakieś interesujące materiały, którymi moglibyście się ze mną podzielić? Te dyski optyczne mogą zawierać informacje, których pani szuka. Macie dane samego pięści? Już czuję, że znajdę w nich grubszą aferę. Proszę, komandorze, to za fatygę. Teraz wybaczcie, ale chcę jak najszybciej sprawdzić zawartość tych dysków. Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Czego pan potrzebuje? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Nie ma powodu, dla którego ciało pańskiej żony miałoby być przetrzymywane w ten sposób. Proszę tutaj zaczekać.
Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. Wielkie nieba, komandor Shepard. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie, może mógłbym w czymś pomóc. A tak, pewien człowiek, Samesz Batia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Batia, dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesz Batia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Batia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Przeprowadzacie badania, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat broni getów? Tak. Dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Batia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. Kiedy powstanie ta nowa technologia? Wyniki otrzymamy w ciągu paru lat. O ile będziemy mieć szczęście. Jak długo potrwają badania? Wyczerpujące studium obcej technologii zajmuje sporo czasu. Myślę, że co najmniej rok. Rozumiem, co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. I właśnie o to chodzi. Jesteśmy ludźmi. Nie zapominajmy o tym. Nigdy. Wygraliście, komandorze. Panu Batii potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. Witam w prezydium. Pozwól... Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Pańska żona powróci do domu, panie Batia. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Zwątpienie. Rozumiem, co masz na myśli, ale to poważne oskarżenia. Poważne wyznanie. To jest poważna sprawa. Na szali leży moja reputacja. Witaj, człowieku. Szczere przeprosiny. Jestem tutaj w interesach. Wolałbym, żeby mnie teraz nie rozpraszano. Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Kim jest ta metresa Asari? Zaciekawienie. Nie słyszałeś o metresie? Musisz być nowy na Cytadeli, człowieku. Wszyscy znają Shaire. Zakłopotanie. Nie mogę powiedzieć więcej. To zbyt osobiste. Wystarczy, że skompromitowała mnie jako dyplomatę. Gdzie mogę znaleźć tę metresę Asari? Jest po drugiej stronie mostu.
jej biuro łatwo zauważyć. Miłego dnia, człowieku. To jeszcze nic. Już 5 razy miałam w biurze remanent. 5 razy? Ale dlaczego? Czego chcą? Skąd mam wiedzieć? Witam, nazywam się Nelina. Chyba nie jesteście zapisani. Chcecie, żebym sprawdziła, kiedy metresa będzie mogła was przyjąć? A nie mogę po prostu wejść do środka? Obawiam się, że nie. Musicie zrozumieć, jak wiele istot potrzebuje jej usług. Jeśli zechcecie się zapisać na wizytę, metresa uczyni wszystko, by się z wami spotkać. Kim jest metresa? Czym się zajmuje? Trudno to wyjaśnić. Jej usługi są wszechstronne, każdy jest traktowany indywidualnie. Niektórzy szukają u niej rady, niektórzy rozrywki, a inni tylko przyjemności. Zwykle nasi klienci nie zdają sobie nawet sprawy, po co tu przychodzą, do czasu, aż metresa im to da. Mówisz o niej jako jakiejś wyroczni? Nie, nie w zwykłym znaczeniu tego słowa. Jest po prostu kobietą. Niezwykle wręcz empatyczną kobietą. Zresztą najlepiej przekonać się osobiście. Co tutaj robisz, Neleno? Jestem jedną z akolitek metresy. Wielu gości nie zobaczy się dzisiaj z metresą. My się nimi zajmujemy. Upewniamy się, że opuszczą to miejsce zadowoleni. W jaki sposób się nimi zajmujecie? Każda z akolitek ma unikalne zdolności. Niektóre koją troski pieśnią, inne rozmową. Staramy się dopasować do potrzeb naszych klientów na tyle, na ile to możliwe. Moją specjalnością jest dotyk. Opuszki moich palców potrafią odnaleźć każdy punkt napięcia na ciele i ukoić go. Chciałbym skorzystać z waszych usług. Doskonale. Dodam was do listy klientów. Powinniśmy się wami zająć w ciągu 3-4 miesięcy. To chyba trochę długo, nie sądzisz?
Nie mnie to osądzać. Mam wasze nazwisko. Odezwiemy się. Mogłabym jeszcze w czymś pomóc? Chyba już sobie pójdę. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócicie. Cieszymy się z nowych klientów. Nelino? Tak, Shairo? Przyślij komandora do mnie na górę. Chciałabym porozmawiać. Tak, oczywiście, moja pani. Ha, najwyraźniej metresa was zauważyła. Chciałaby się z wami spotkać w tej chwili. Dokąd mam iść? Proszę iść na górę, będzie tam na was czekała. Tyle wystarczy, komandorze. Od kiedy przybyliście na Cytadelę, dotarło do mnie wiele ciekawych wieści o was. Chciałaś ze mną rozmawiać? Mam problem i potrzebuję waszej pomocy. Opowiedz mi o tym problemie. Mam przyjaciela o imieniu Septimus. To turiański generał w stanie spoczynku. Nie mogę zdradzić wszystkiego, ale niegdyś zażądał ode mnie więcej, niż mogłam zaofiarować. Odmówiłam. Pokłóciliśmy się i nasze drogi się rozeszły. Teraz całe dnie spędza w norze chory. Pije na umór i rozpowiada kłamstwa na mój temat. Gdybyście mogli z nim porozmawiać, tak po żołniersku, może posłuchałby was i przestał. Co między wami zaszło? Mimo wszystko zbyt szanuję jego prywatność, żeby zagłębiać się w szczegóły. Może on zechce opowiedzieć całą historię. Co dokładnie powiedzieć temu Turianinowi? Proszę przemówić do jego poczucia honoru, przypomnieć o jego generalskim stopniu. Będę wdzięczna za przekonanie go, by nie oczerniał mnie dłużej. Teraz proszę o oddalenie się. Inni klienci chcą się ze mną zobaczyć. Muszę przyznać, że się trochę denerwuję. Tak. Nikt do końca nie wie, czego oczekiwać. Często tam bywałem. Wtedy jeszcze nazywał się Archos. Tak. Nie byłam tam od... Komandorze! Czego chcecie? Przychodzę w imieniu Shairy. Twoje kłamstwa sprawiają jej przykrość. I dobrze. Ja też od wielu dni cierpię przez nią. Widziałem w życiu masę paskudnych rzeczy. I tylko jedna kobieta w całej tej cholernej galaktyce pozwala mi o nich zapomnieć. Żałosne. Jak można na to pozwalać jakiejś babie? Odrzuciła mnie. Mnie! Septimusa Orakę, generała turiańskiej floty! Domyślam się, dlaczego jesteś zdenerwowany, ale kłamstwa tu nie pomogą, generale.
posłuchajcie, komandorze. Doceniam to, że chcecie mi pomóc, ale marnujecie swój i mój czas. Wie pan, generale, wrogowi nie można ufać. Wrogowi? Ona sprawiała, że czułem spokój. A teraz co? Więc uważacie, że to takie proste, co? Wystarczy niby wziąć się w garść i zachowywać jak generał. Nie zaszkodzi spróbować. Ha! Święta racja, komandorze. Shaira warta jest zachodu. Nawet jeśli nie zechce do mnie wrócić. To nie jest miejsce dla kogoś takiego jak pan, generale. Dobra, pójdę do niej. Tylko wezmę zimny prysznic. Albo dwa. Jesteście bystrzy, żołnierzu. Nie chcecie zarobić paru kredytów? Co mam zrobić? Jest taki jeden chłystek. Elkoriański dyplomata. Twierdzi, że Shaira zdradziła jego tajemnicę. Dlaczego miałbym mówić coś takiego? Ja mu to powiedziałem. Byłem głupi, więc teraz musicie mu wyjaśnić, jak było naprawdę. Skąd pewność, że mi uwierzy? Dacie mu dowody, to chyba jasne, żołnierzu. Weźcie ten datapad. Zawiera prawdziwe źródło informacji. Powinien przekonać Elkorianina, żeby oczyścił Shaire z zarzutów. Jak ma na imię i gdzie go znajdę? Ten elkoriański dyplomata nazywa się Xeltan. Przesiaduje w ambasadach i narzeka na Shaire. Cóż, zdrowie żołnierzy, którzy zachowują się po żołniersku. Dziękuję, komandorze. Będą z was ludzie, a może nawet generał. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Wymuszone powitanie. Człowieku, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Wiem, kto zdradził twoją tajemnicę. To był Turianin o imieniu Septimus. Wyjaśnienie. Znam tego Septimusa. Nie mógł poznać moich sekretów. Mógł się o nich dowiedzieć tylko od metresy Asari. Masz. To wystarczający dowód. Zakłopotane stwierdzenie. To trudne do pojęcia. Jeśli Turianin mógł się tego dowiedzieć sam, każdy może odkryć moją tajemnicę. Septimus to prawdziwa szycha, ale i tak miał z tym problemy. Ulga, chyba masz rację, człowieku. Dziękuję za te informacje. Uświadomienie. Muszę pomówić z metresą. Będzie bardzo niezadowolona z moich działań. Niecierpliwa prośba. Proszę, człowieku, muszę natychmiast odejść. Na razie. Żegnaj, człowieku. Wdzięczny ton. Zrobiłeś wielką rzecz, człowieku. Upomnienie. Widzisz, Din, nie wszyscy ludzie są tacy sami. Jestem pewien, że ziemskie plemię w jakiś sposób na tym zyska. Przepraszający ton. Nie słuchaj mojego wolusa. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem.
Ale to było tak dawno temu, że ledwie to pamiętam. A co przywiodło cię z powrotem do Cytadeli i do Metresy? Nie wiem dokładnie. Może to zabrzmi dziwnie, ale po prostu czułam, że muszę. Nic dziwnego. Komandorze, dostałam ostatnio uroczy liścik od Septimusa. Dziękuję za to, że z nim porozmawialiście. Nawet ten elkoriański dyplomata przestał szkodzić mi już swoimi działaniami. To zaszczyt, że mogłem ci pomóc. Jesteście zbyt uprzejmi, komandorze. Ale chyba wasza pomoc nie była bezinteresowna. Mam jeszcze jeden dar. O ile jesteście zainteresowani. Byłbym zaszczycony. Mój dar to prorocze słowa. Wgląd w to, kim jesteście i kim możecie się stać. Komandorze, wasz mundur jest dla was niczym druga skóra. Jesteście żołnierzem z krwi i kości. Samotnikiem, dumnym i obdarzonym wewnętrzną siłą. Ta siła przyciąga do was innych. Czyni z was urodzonego dowódcę i sprawia, że podwładni skoczą za wami w ogień. To cenna umiejętność. Przyda się w nadchodzących bitwach. Tacy jesteście, lecz nie tym się staniecie. To tylko punkt wyjścia do przyszłości, do potęgi. Proszę wspomnieć te słowa, kiedy będziecie w rozterce, komandorze. Masz wielki dar, Shairo. Dziękuję. Nie wszyscy doceniają to tak jak wy. Nigdy nie lekceważcie potęgi słów, komandorze. Proszę, za pomoc w sprawie elkoriańskiego ambasadora chciałabym ofiarować ten drobiazg. O co chodzi? To zagadka. Nie odkryłam jego działania ani przeznaczenia, ale wyczuwam, że nadszedł czas, by przekazać go dalej. A teraz wybaczcie, chciałabym zostać sama. Zrobiłam dla was wszystko, co mogłam. Zapamiętajcie moje słowa, komandorze Shepard. Dadzą wam siłę. Dlaczego nie ruszy? Po prostu tam stoi. Co? O, nie, ja nie... Nieważne. Tak. Czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie Nie marnuj naszego czasu. Kłamiesz, Salarianinie. Ja... Nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje. Nie chcę przeszkadzać. Dobrze. Myślę, że mogę być szczery. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Nazywam się Shepard. Jestem z Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych. Widmo? Nie śmiem was zatrzymywać. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie, powodzenia w robieniu skanów.